Cię. No. Po oczach. O, dziękuję. Ja myślę, że skoro znajdujemy się pod pomnikiem pana prezydenta Leona Barciszewskiego, takiego niedoścignionego wzoru dla jego następców, może złożę te kwiaty pod pomnikiem pana prezydenta. Dostałem od pana prezydenta list, w którym mówi, że obraziłem jego jego godność osobową, jego prawa do dobrego imienia i no, jest szereg takich przykładów, które według niego naruszyłem. No, według mnie jest te argumenty, którymi też również się tam posługuje, są trochę, tak mówiąc kolokwialnie, niepoważne, gdyż ja jako bloger i też podejrzewam, że większość z Państwa chociaż raz w życiu napisała jakiś post w internecie lub dopisała się na jakimś blogu, podzielacie moje zdanie, że wolność słowa w internecie jest czymś, czego nie powinno się jakby naruszać. Pan prezydent w swoim również piśmie oczekuje ode mnie 3000, wpłacenia 3000 zł na cele społeczne oraz przeproszenia go w 3 bydgoskich gazetach. To jest w Ekspresie Bydgoskim, w Gazecie Pomorskiej, w Gazecie Wyborczej, w piątkowych wydaniach, czyli jutro. Sprostowania na pierwszej stronie, jak już przeliczono, ta suma na cele społeczne i sprostowanie w gazetach byłoby około 10 tysięcy złotych. To taka woli wyjaśnienia. No, nie ukrywam, że nie zamierzam spełniać oczekiwań pana prezydenta Dąbrowicza. Nie zamierzam wpłacać tych pieniędzy, aczkolwiek pewnie cele są szczytne. Nie zamierzam pana przepraszać, pana Dąbrowicza, gdyż nie poczuwam się osobą winną i uważam, że nie naruszyłem dóbr osobistych pana prezydenta Dąbrowicza. Jeżeli pan Dąbrowicz dał mi termin do 5 września. Teraz z góry mogę powiedzieć, że tego terminu żadne przeprosiny nie wpłyną do prasy, ani pieniądze na cele społeczne też nie. Dlatego jeżeli pan prezydent Dąbrowicz nie zmienił swojego zdania w międzyczasie, sprawa prawdopodobnie skończy się w sądzie i ja tego sądu się nie boję, bo wiem, że racja jest po mojej stronie. Zresztą też dostałem wiele mailów na swoją skrzynkę adresową, jak teraz, a również po fakcie, czy w trakcie pisania mojego bloga, z wieloma wyrazami poparcia. Również nie ukrywam, przeglądałem wpisy pod artykułami w prasie i również jest wiele osób, które mnie popierają. Czy pragnę odpowiedzieć panu prezydentowi Dąbrowiczowi, że nie zamierzam spełniać jego oczekiwań. Dlatego też, jeżeli, tak jak już powiedziałem, sprawa ma trafić do sądu, pewnie trafi. Ja już mam swojego prawnika. Mój prawnik odpowiedział panu prezydentowi i w dniu dzisiejszym ta odpowiedź do pana prezydenta została skierowana. Jeżeli pan prezydent tego oczekuje i chce poświęcić na ten cel swoje pieniądze, trudno, nie będę pana prezydenta przed tym powstrzymywał. Jak już powiedziałem, po męsku zamierzam podnieść rękawice i nie chować głowy w piasek. Blok istnieje mniej więcej rok czasu. Nie było to coś takiego, że obudziłem się i nagle wpadłem na ten pomysł. Już od dłuższego czasu byłem obserwatorem bieżących wydarzeń w Bydgoszczy i taką dosyć sceptyczną i krytyczną osobą, jeżeli chodziło o postępowanie pana prezydenta Dąbrowicza. Uważam, że między prezydentem a Radą Miasta powinna panować jakaś współpraca, a według mnie pan prezydent zawsze robił osobom, które chciały coś zrobić dla Bydgoszczy, pod górkę. Dlatego pomyślałem, że tak jak forumowicze piszą krótkie wpisy pod różnymi artykułami, ja założę bloga i nigdy, mogę jeszcze raz to powtórzyć, nigdy nie wpisałem żadnego takiego wpisu, który by obrażał dobra osobiste pana prezydenta. Mogę na przykład powiedzieć o takich drobniejszych, takich śmiesznych rzeczach. Też tam pisałem o tym na blogu, że czasem budowano jakieś trasy drogowe, takie ulice, po czym nagle okazywało się, że nagle trzeba zerwać asfalt, bo jakaś tam brygada wodociągowa wchodziła i inwestycja, którą poszło o 2 miliony złotych czy 3, nagle została
No, według mnie te pieniądze zostały zaprzepaszczone. No, może to jest taka drobna rzecz, o którą nie warto się kłócić, ale no, moim zdaniem takie drobne rzeczy mogą się nazbierać i, no, i drażnią mieszkańców, no bo w końcu wszyscy żyjemy w tym mieście, wszyscy płacimy podatki. To są pieniądze z naszych podatków. Nie trzeba sięgać daleko, można sięgnąć się do ostatniej sesji Rady Miasta, kiedy był temat dotyczący bydgoskiego aquaparku. Przecież według mnie sposób, w jaki pan prezydent Dąbrowicz chce pozyskać pieniądze na ten aquapark bydgoski, chce pozyskać je w mało, delikatnie mówiąc, odpowiedzialny sposób, gdyż daje się wolną rękę firmie, która będzie ten kompleks budowała, a tak naprawdę to jeżeli on nie będzie rentowny, to miasto będzie musiało do niego dopłacać. Takie tematy podejmowałem i zawsze starałem się pisać konstruktywnie, jeżeli to była krytyka, ale nigdy nie starałem się uwłaczać godności to, co mi zarzuca pan prezydent Dąbrowicz i nie czuję się osobą, która przekroczyłaby jakąś taką granicę dobrej prawa, bo w końcu ma sprawa trafić do sądu. Prezydent Marciszewski, za jego czasów bezrobocie w Polsce, w Bydgoszczy zmalało o połowę. No, jak jest w Bydgoszczy obecnie, widać. No, ja oczywiście swojego braku pracy nie zwalam na prezydenta Dąbrowicza. To byłoby śmieszne, ale według mnie również pod tym względem w Bydgoszczy nie jest najlepiej. Również problemy z pozyskiwaniem inwestorów, o których tak było głośno. Według pana prezydenta Dąbrowicza już do tego czasu miało być park przemysłowy, ta strefa właśnie ekonomiczna, która miała pozwolić na nowe inwestycje, zwolnienie z podatków. Park przemysłowy jest pole do pewnego czasu jeszcze nieuzbrojone, żadnych nowych firm nie ma. Te, które przychodzą, są jakieś niewielkie, też planują zmianę położenia. No, według mnie właśnie to jest taki chaos, który panuje w poczynaniach pana prezydenta Dąbrowicza. Jeżeli chodzi o Chłopal z Ludowic, bardzo proszę, pochodzenie słowa wyrazu chłop. Według mnie wyraz chłop, mężczyzna, gdyby ktoś powiedział do mnie, chłopie, chodź, pójdziemy na piwo, tak? No to czy ktoś by się o to obraził, albo oj, ty chłopie, to już lepiej nic nie gadaj. Chłop, mężczyzna z Ludowic, no cóż, pan prezydent urodził się w Ludowicach, może się tego wypiera, może te wstydzi, nie wiem, czy coś się zmieniło, ale jeżeli, ktoś nie wierzy, może sprawdzić na Wikipedii, tak, faktycznie prezydent Dąbrowicz urodził się w Ludowicach, czyli jest chłopem z Ludowic, A jak zinterpretujemy jako facet ze wsi? Facet ze wsi, Ludowice nie są metropolią bydgoską, tego typu miastem, jest miasteczko, wioska, pewne, a ja mógłbym powiedzieć tak, że pewne zachowania prezydenta Dąbrowicza są takie zaszczękowe i typowe dla wiosek. No w końcu Polska jest krajem rolniczym, prawda? I nie ma się na co o to bić.